teraz wystarczy założyć na bagnecik tuńczyka i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. I mamy takiego pierwszego karpika. Oby więcej. Więc wracamy mu wolność. Płynie. Byku po kogoś dorosłego. Baja. Siedemdziesiątka. Siedemdziesiątka. Piękny, który skusił się na pelet barwiony na kryla i przynęta tuńczyk. Zważymy. Piątka. Piąteczka. I rybie zwrócimy wolność, czyli pelet barwiony na kryla i przynęta tuńczyk skusiła oto taką siedemdziesiątkę, piąteczkę, która wraca. Baja. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tego miejsca. Czyli na wejściu jeden karpik. Drugi karpik. I teraz czas z Wami się przywitać. Więc na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 5:41, środa 6 lipca 2022 i oto w ten lipcowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody, czyli z rana padało, jak widzicie. Teraz mży, no ale cały dzień poświęcimy na wędkowanie oto w tym miejscu, więc nie przedłużając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu, a więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Czwórka. Czwórka. Piękny. Baja. Akurat dzisiaj spasował kryl czerwony, peleciki i przy zanęcie też kryl daje dzisiaj radę z tuńczykiem. A więc jesiot, ale nieduży. Baja. Czekamy na te metrówki. Thank you.
taka 50. No i kolejny maluszek będę musiał za chwilę zanęcić, tak aby te większe skusić osobniki, bo wchodzą maluszki. Powtórzymy czynność, czyli dwie gały pójdą blisko przy trzcinkach. Jeszcze zważymy piątka. Dobrze. Pełno łuski, piątka. Dziękuję ci za walkę. Dziękuję ci za walkę. Więc drodzy widzowie, jakieś rybki wchodzą, zanęta się sprawdza. No czekam na te większe, a co uda się złowić, zobaczycie dalej, więc machaj, będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Czyli taki amurek nieduży, ale cieszy. Zawsze to rybka, pójdź po te większe byku. Jest i drugi Pinokio, ale maluszek. Maluszek, więc czekamy na te większe. Taka ładna krasnopiórka. Ale musimy próbować przynęt, tak aby te największe rybki nam się skusiły na nasze zestawy. I taki ładny, pełnołuski kolejny. Więc zwrócimy mu wolność. Nie inaczej. Baja. Kolejny nieduży jesiotr. Baja. Tego ponad metr chcem. Przyjdź z kimś dorosłym. Byku. Ok. Zobaczcie, drodzy państwo, tragedia. Ten karp to już jest tragedia. Zobaczcie. Jaką ma. Więc nie męczymy ryby, bo widzicie, jak to jest. Więc baja, płyń, rośnij. A więc taki maluszek, ale jest, jest. Najważniejsze, że brania są i to się chwali. Czyli zanęta się sprawdza. Przynęty też i jest bajecznie. Taki kolejny. Baja.
więc kolejny jesiotr Baja. Gdzie te metrówki, drodzy Państwo? Ale karpie biorą. Cóż, sieć zanęta się sprawdza. Z przynętą się wszczeliłem, żółtą. No i czekam na te większe rybki. Jest kolejny karpik. Prawdopodobnie 10 albo 11. No ale najważniejsze, że biorą. I jakoś dzień spędzony nad wodą. Taka ładna krasnopiórka. Piękna krasnopiórka. Skusiła się na dużą przynętę. Kolejny Pinokio Baja. Ładnie dzisiaj ryby dopisały. Upału nie ma. Rano popadało trochę. Teraz się przejaśniło. No i taka akurat fajna pogoda na ryby. I taki maluszek. Naprawdę chyba najmniejszy dzisiaj. Ale cieszy, cieszy. Nie ma co narzekać. Brania są faktycznie co minuta, co dwie. Sporo spinek. Jest i metrówka. Jesiot. Zobaczymy. Okej. Poprosimy kogoś, żeby nam zrobił zdjęcie. Są tu niedaleko wędkarze. Chodź tutaj, byczko. Jaki ładny. No, nabierz i płyń. No, płyń, rośnij. Nie daj się nikomu złowić. I rośnij. No. Gotowy jesteś? Baja. Do następnego. I taki kolejny po tym jesiotrze. Karpik ładny. Więc baja. Kolejny pełnoludzki. Już z tych wariatów. Pomału. Baja. I mamy chyba trzeciego leszczyka, ale ten już jest taki przyzwoity, bo tamte to były malutkie, jak na nie mówię, gruźliki. A ten już jest taki w miarę fajny, więc zrobię mu fotkę. I tak jak widzicie, co jakiś czas poproszę kogoś, przechodnia, żeby mi zrobił zdjęcie, tak jak akurat jeden kolega zrobił mi zdjęcie z karpiem, później tego jesiotra wziąłem do kolegi, szybciutko, niedaleko jest, zrobił mi jakiś pan wędkujący zdjęcie z jesiotrem, no tak, żeby była pamiątka, bo samemu ciężko zrobić zdjęcie z rybą. I tak to mniej więcej wygląda, czyli ryby skubią, dużo małych jesiotrów, leszczyków, płotek, no ale brania są i najważniejsze, że coś się dzieje. Oby więcej. Siedzimy do wieczora, to zobaczę jeszcze, co mniej więcej będzie mi skubało. I tak jak mówię, jest bajecznie. Więc drodzy Państwo, zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, co uda się wyłuskać z tej wody. Wszystkie pelety połączyłem. I tak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, różne smaki, kolory, zapachy. I tak to mniej więcej wygląda, czyli wędkujemy i jest w pytkę. A więc kolejny karpik Baja pada, a my wędkujemy, nie przejmujemy się tym deszczem. Deszcz pada, a my mamy takiego karpika, więc wracamy mu wolność i chowamy się pod parasol. Baja.
płynie. I taki nieduży kolejny. Wracaj. Nerwusie. Się ciemno zrobiło, mam nadzieję, że nie będzie padać i przejdzie, bo niedługo kończę. No i nie chciałbym zmoknąć i wszystkiego tego mokrego wieść do domu. No ale może przejdzie, zobaczymy co i jak. No więc idzie burza, wiatr duży, może przejdzie, a to taki nieduży karpik. Obym się nim mylił, oby tylko nie padało. Ok. A jednak pada. No trudno. Będę wszystko musiał mokre wieść na kielce. No, życie, jak to się mówi. Nie inaczej, drodzy widzowie. Po prostu życie. Tak się mówi. Rozpocząłem dzisiejsze wędkowanie. Dzień deszczowo, jak widzieliście, z samego rana. No i kończę też deszczowo dzisiejszy wypad. Więc jeszcze parę minut, z pół godzinki będziemy się pakować i kończyć tą dzisiejszą wędkarską imprezę. Wszystko wezmę, może zdążę wysuszyć, słonko wyszło. Jakby nie było, to jest godzina 19:14, to do 20:00 mam czas. I może coś z tego będzie, może podeschnie to chociaż troszkę. Więc drodzy Państwo, czas zakończyć ten nierówny pojedynek. Brał to, co widzieliście na moim filmie. Sporo jeszcze małych ryb, których nie nagrywałem, więc połowione. Z braniami trafiłem, no i tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Mamy 15 minut przez ten czas, niech to podeschnie wszystko. No i zabijam się na kielce. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną, dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza, idziemy na kielce. Cześć.